Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w niewielkiej wsi Zalipie koło Tarnowa, która słynie z chat pokrytych kwiecistymi wzorami. Miejsce odwiedzają turyści z całego świata. Tak ozdobione budynki to unikat, a samo Zalipie uznawane jest za najpiękniejszą i najbardziej kolorową wieś w Polsce. Japończycy umieścili je na liście europejskich cudów. Przyjechaliśmy tu, żeby dowiedzieć się, skąd wzięła się tradycja malowania domów. Czy wszystkie chaty ozdobione są w ten sposób? Czy młodzi ludzie dalej kontynuują te tradycje? I jak turyści szukający tutaj niemal codziennie idealnych zdjęć na portale społecznościowe wpływają na życie zwykłych mieszkańców? Zwiedzając wieś, trafiamy do królestwa malowanych kwiatów pani Danuty. Pani Danuto, u pani wszystko wymalowane. No tak, widzi pani sama, no nie trzeba opowiadać dużo, pani widzisz sama to. I ogródek, i ja, i czapka, i fartuszek, i na co dzień się pani tak stroi pięknie w kwiaty? Tak, pani, ja codziennie. I sobota, niedziela, dni powszednie. A codziennie pani maluje? Pani, ja codziennie może nie maluję, ale myślę, że to trzeba poprawić, to trzeba poprawić. Ja tutaj sobie pozwolę pokazać, kaczka chyba też została tutaj pięknie poprawiona przez panią. Tak, pani, ale ona już jest troszkę przypowiała. Słońce ją spaliło, ale ja myślę, że ja dam jej radę, no przecież pani nie utnę jeszcze tego dzioba. Czyli wszystko musi być u pani barwne. Tak, pani. Ja jestem, że to ja nie wiem, co się ze mną stało teraz, pani. Wszystko na kolorowo. Ja na kolorowo ogródek. Widzę, że pani międzynarodowo tutaj wita i po angielsku, i po polsku. I turyści panią chyba często odwiedzają, bo słyszałam, że jest pani żywą wizytówką Zalipia. A ty pani ładnie mówisz, zawsze nie jestem wizytówką. A jak turyści tutaj reagują na pani tutaj cudeńka wymalowane? Oj, pani, bardzo reagują, ja się aż martwię, bo sąsiadowi mostek aż pęgo, co jadą. I zdjęcia robią i nie zwracają uwagi, że nawet droga. Ku naszemu zaskoczeniu pani Danuta pokazuje nam wnętrze swojego domu. Tam także, a jakże, królują malowane kwiaty. Nie można się dziwić, że turyści tracą tutaj głowę. Ja się zastanawiam, co ja tu zrobiłam z tego mieszkania już. Czy ja nie za daleko już posunęłam się? Trzeba pamiętać, że Zalipie to nie skansen, tylko prywatne domy, w których mieszkają ludzie. Ci, niezależnie od wieku, utożsamiają się z tradycją i malują swoje domy lub różne elementy w kolorowe kwiaty lub inne wzory. Wieś to unikalny na skalę Polski przykład sztuki ludowej, która przetrwała próbę czasu i jest kontynuowana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Zwyczaj zdobienia domów malaturami znany jest w innych regionach Polski, ale nigdzie indziej ten rodzaj twórczości nie rozwinął się na taką skalę jak na Powiślu Dąbrowskim i w Zalipiu. Przyczyniła się do tego Felicja Curyłowa. Trafiamy do jej zagrody, którą teraz można zwiedzać. Opiekuje się nią wnuczka znanej malarki, ale nie tylko. Wieś o zalipiańskiej tradycji malowniczej jest wciąż niesiona. Czy wszystko, co możemy tutaj zobaczyć, jest oryginalne? Tak, wystrój domu, wnętrze jest oryginalne, zachowane tak jak pani Curyłowa tutaj mieszkała, żyła i po jej śmierci od 78 roku turyści właśnie mogą podziwiać to oryginalne wnętrze domu. Co tutaj możemy zobaczyć? Mamy wycinanki w oknach, ręcznie wykonywane właśnie na pergaminie, mamy kwiaty z bibuły w różnych punktach domu. Palma wielkanocna, oryginalna, wykonana przez panią Curyłową, domowe ołtarzyki ozdobione właśnie kwiatami z bibuły, no i malatury, kwiaty, które malowała pani Curyłowa. Opowiedzmy o pani Curyłowej, co o niej wiemy, jak tutaj rozwijała swoją twórczość i zachęcała inne panie mieszkanki Zalipia do działania. Pani Curyłowa urodziła się w 1903 roku i od samych początków uczyła się od własnej mamy właśnie malowania kwiatów. W tym domu? Tak, w tym domu. Na początku na piecu wykonywała jakieś właśnie czarno-białe malatury, bo to od tego tutaj zaczynano, gdzie wapnem zakopcone ściany czy elementy pieca były ozdabiane. No później jak pojawiały się farby kolorowe, to ona wykorzystywała te możliwości i malowała już różnobarwne motywy kwiatowe. No i oczywiście zachęcała koleżanki, panie tutaj mieszkające obok niej i na wsi do malowania, do wychodzenia z tym malowaniem też na zewnątrz, na budynki gospodarcze. Bo trzeba zaznaczyć, że na początku malowano tylko wnętrza domów,
a ona zachęcała, żeby z tym malowaniem wychodzić na budynki gospodarcze, właśnie na zewnętrzne ściany domu, aby każdy, nawet przejeżdżając przez Zalipie, mógł podziwiać te kwiatki. Z muzeum trafiamy do domu malarek kultywujących tradycję malowania, który powstał z inicjatywy Felicji Curyłowej. Marysia została przyjęta do grona twórczyń i miała okazję pod okiem mistrzyń poćwiczyć malowanie w stylu zalipiańskim. Historia malowania tych pięknych kwiatów jest dość odległa, bo sięga przełomu XIX i XX wieku. Początkowo to były bardzo prymitywne kwiatki i o nich już w czasopiśmie Lud pisał znany etnograf w 1905 roku. Także historia malowania jest już bardzo długa. A jeżeli chodzi o nasze malowanie tu w domu malarek, w domu pracy twórczej, to od 1997 roku tutaj malarki się skupiają, spotykają, malują. No, dom malarek powstał za sprawą pani Felicji Curyłowej. Można powiedzieć, że ona była naprawdę uzdolniona marketingowo. Nie tylko pięknie malowała, ale potrafiła panie malarki tutaj z Zalipia zapromować. Tak, można by językiem współczesnym powiedzieć, że zrobiła bardzo dobrą promocję i rozsławiła Zalipie. Panie, macie wyjątkowo piękne zajęcie, malarki w domu malarek. Co panie malujecie, jak często się panie spotykają? My tutaj spotykamy się codziennie, codziennie malujemy. I malujemy przede wszystkim przedmioty dekoracyjne, które tutaj w naszym sklepiku możemy sprzedać turystom jako pamiątki. Rozdajemy też jako suweniry i tym samym pokazujemy nasze prace w świecie. A propos tego świata, to można tutaj zobaczyć we wsi właściwie turystów z całego świata. Większość turystów to jest turystów z Polski, chociaż zdarzają się też na przykład w ubiegłą sobotę byłam na dyżurze i byli Japończycy, którzy podziwiali nasze malowanie, byli zachwyceni. Właśnie jak turyści reagują na pani twórczość? Większość turystów jest zachwycona i podziwia i mówi, jak wy tu macie pięknie, podziwiamy was za to, co tworzycie, że to jest radość dla serca. Jak długo uczycie się panie takiego malowania, bo to rzeczywiście trzeba mieć wprawną rękę. Jeżeli chodzi o nasze zalipiańskie kwiaty, to są takie kwiaty wyobraźni, kwiaty wymyślone, więc każdy, kto ma lekką rękę i troszeczkę polotu plastycznego, potrafi malować te nasze kwiaty, bo po prostu jak uruchomi swoją wyobraźnię, to zaczyna tworzyć. A jeżeli chodzi o technikę, to ta technika nie jest skomplikowana, bo my, żeby uzyskać efekt cieniowania, to nie mieszamy kolorów, tylko kolejno nakładamy. I na przykład tutaj pani pokaże, jak to wygląda, że najpierw malujemy takie kolorowe plamy, na przykład czerwona, różowa, fioletowa. Drugi etap naszego malowania to są zielone liście. Jak to wszystko już powstaje, to wtedy przechodzimy do drugiego etapu, tak zwanego cieniowania. I tu już jest efekt końcowy, czyli każdy kwiatek otrzymuje taki obrys. Na przykład czerwony kwiatek otrzymuje taki bordowy. Malunki w stylu zalipiańskim wymagają wprawnej ręki, o czym Marysia się naocznie przekonała. No cóż, musi jeszcze przyjechać tu na kilka lekcji.